Masz 3 cykle, Peter. Nie 4, nie 5, 3. Daj znać, gdy będziesz mógł zapłacić. A jeżeli nie? Nasze urządzenie wyłączy wam statek. I pójdziecie siedzieć. Kumam, nie zawiedziemy cię. No ale co z tą córką? Ja pierdzielę. Że nie powiedziałam wprost nic. Mówiłeś, że nas wyciągniesz. A co, 7 koła to taka wysoka cena? 7000 jednostek? Jest to suma olbrzymia. Skąd weźmiemy tyle pieniędzy? W 3 cykle? Trzeba będzie obrobić jakiś bank. Okej. Mamy karę. I ustrojstwo nowe na statku, które wyłączy nam silniki, jeśli nie zapłacimy tej kary w ciągu 3 cykli. Ale przynajmniej nie siedzimy w pace. Jeszcze. Nie osłabiajcie mnie. Jesteś Drax Niszczyciel. Zabiłeś Thanosa. Tak mówią. I mandacik to dla ciebie problem? Mandacik. Gamora, jesteś agentką specjalną, ale znacznie zajebistrzą. Co cię może powstrzymać? No i się rozkręcił. Rocket, jesteś geniusz i najdzielniejszy gość na świecie. Z ilu więzień prysnąłeś? Z 7. Z 7. Jestem Groot. Jesteś Groot! Mamy być drużyną, nie? Sprawdźmy, jak bardzo się spłukaliśmy i wymyślmy jakiś plan. Sprawdźcie kajuty. Zajrzyjcie pod oparcia i pod stół warsztatowy. Jeśli walają się tam jakieś jednostki, bierzemy je. Ja idę szukać u siebie. No dobra. Dlatego z glinami się nie sypia. Bo wklejają mi bomby. Mi wklejają. Ale co z tą Nikki? Się pytam. Kurde. Przecież, na oku, przecież mu nie powiedziała nawet nic. Dobrze wiadomo, że gryzonie gromadzą. Orzechy, uzbrojenie, pieniądze. Dobra. Ani ze mnie gryzoń, ani nie gromadzę. Jestem świadom twojej kryjówki na statku. Myślę nam. Już. Ale nie ma po co. Gramy iść. Sobie w gierkę. Krót zerknął to na kontrakcji. No a resztę oddałem Quillowi i Gamorze. Otwarta lufka. Zafansolony kod dostępu do zastrzeżenia. Tylko za bardzo nie wiem, jak tu gadać, bo oni cały czas gadają. Peterze Quillu, wyłóż temu gryzoniowi, jak nas naraża tym egoizmem. Rocket, przyda się dosłownie jakakolwiek gotówka. Czy ja mam ci to ogłosić na niebie? Kasa wyszła? Ojejku. No skoro tak. Ty wierzysz w ten kłam? Chyba nie mój. A może się tak odczepisz i pomęczysz już kogoś innego? I nie, wątpisz będzie. A patrz, otwiera się. Chyba jest coś tak z dziećkami. No, ale zamykajcie lodówkę! Pewnie, nianio lordzie. Okej. Okay. Chyba, że ktoś przeszedł. Tysiące drzewo, ja wiem, że tam jesteś! Jestem Groot. Bądź świadom, że przejrzałem już, Peterze Quillu. Każ drzewu otworzyć te drzwi. Jestem pewien, że gryzoń upchnął trochę jednostek w latrynie. Dobra, zajrzę tam i jeśli robi coś dziwnego, dam ci znać. Adekwatne. Groot, trzymasz się tam? Może byś mi na chwilę otworzył? No, otwórz, Groot, otwórz. Czy to moja szczoteczka? Jestem Groot. Wspaniale. Muszę mieć nową szczoteczkę. No drzewo mi podpierdzieliło szczoteczkę, będę no. Będę ci przekazywał me pieniężne zasoby. Lecz trudno być pewnym, jak postąpi reszta. Kurde, to wszystko rozwalone. Więc bardzo poważnie się zabrałeś za to poszukiwanie jednostek. To poważna sprawa. Jak to tak, po co do mycia ząbków? No wiadomka, nikt nie chce wracać za kraty. Po co ci szczoteczka? Niepowrót do celi mnie niepokoi. O, fajnie, no bo mnie też nie, prawie. W Kylno otaczali mnie bandyci, mordercy i złodzieje. Dali mi ciężką lekcję. Nie ufa się zabójcom i łowcom nagród. Okej. Okay. Wow. Czy nie przygania czasem kocioł garnkowi? Nic nie mówiłem na temat kuchni. To tylko przysłowie. Chodzi mi o to, że jesteś skazany za morderstwa. Ja byłem piratem. Nie jesteśmy raczej obywatelskimi wzorcami. Wiemy, czym jest honor i dane słowo. O reszcie trudno to powiedzieć. Drax, możesz się mylić. Daj ale im szansę, żeby widzisz Harashiken? To nie jest normalne zobaczymy. Drzewo. Może ma zęby. Skąd wiesz? Proszę mnie wypuścić. O, dziękuję. Hej, Gamora. Powinieneś pukać. Co?
Co ty robisz? Miałaś szukać pieniędzy. Szukałam. I? Nie znalazłam. No i co z tymi... Kiesiokni. ...lalkami? Czy zależy ci na życiu? To podchwytliwe pytanie? Okej, tak. Raczej zależy mi na życiu. Dobrze. Więc niczego nie widziałeś. Znikaj stąd. Będziesz w salonie? Wypad. Kumam. No najprościej by było wziąć jakieś zlecenie, nie? A czekajcie, zobaczmy co to mówi. Przeszukaj swoją kwaterę, okej. A która to jest moja kwatera? Chyba to jest moja kwatera. Wygląda jak moja kwatera. O, tak, to definitywnie jest moja kwatera. Co to jest? Nie, zobaczę się przeglądać. Dobra, no dobra. Zobaczmy, czy tu się nie zaplątała jakaś kasa. Poważnie. O, sporo tych pieniądzów. 37 jednostek? Wow. Brakuje nam jeszcze 6963. Jeśli chcemy zatrzymać ten statek... Ja wiem. Bez planu nie damy rady. Przemyśl to, co mówiłem wcześniej. Znowu ten Fin Fang Fum? Tak, zapolujmy na Fin Fang Fuma. Drax, są prostsze sposoby zarobku. Możemy sprzedać szmelc Gamory. Co? No weź, wleczesz ze sobą te durnostojki, odkąd tylko pamiętam. One chyba są coś warte. Strefa zastrzeżona była półśrodkiem. Moje figurki to nie żadne durnostojki. Mamy problem, ale ty oczywiście nie chcesz nic. Bierz kurs na układ gwiezdny Maku. Zaraz poświęcę twój durny łeb. I wiedź nas ku potężnym szczytom Kakaranta. Słuchajcie. Może Rocket ma rację. Na świecie roi się od świrów, którzy zapłacą za takie pokręcone... Nie! Nawet jeśli kolekcja jest coś warta, nie znajdziemy kupca na czas. A nawet jeżeli, nie dostaniemy za nią tyle kasy. No, też prawda. A już przede wszystkim... próba sprzedania mojej własności skutkuje tym, że odetnę coś cennego tobie. Może powinniśmy rozważyć inne możliwości? Tak! Schwytanie straszliwego? Nie! Jestem Groot! Jestem Groot! Mówi, że można połączyć oba pomysły. Sprzedać graty Gamory Fin Fang Fumowi. Genialne. Tak, ale jest jeden problem z planem, bo pani Hellbender kupuje tylko potwory, a ty nie jesteś potworem. Nie jest. To najsłodszy, naj... Jestem Groot. Nie jesteś. Nie umiesz nawet udawać po... Jestem Groot. Ach tak? Chcesz potwora? Pokażę ci potwora! Ej, ludzie! Ludzie. Groot, naprawdę nam proponujesz? Nie, on nie proponuje. Czy co, on chce się sprzedać? Może się udać. Czy się wziąć siebie za potwora sprzedać i się go? Sprzedać? Potem byśmy go uwolnili. To absurd. Pani Hellbender szuka prawdziwych bestii. Mały Brzydal będzie idealnym wyborem. Okrutny. Sadysta o czarnej duszy przepełnionej gniewem. Królowa potworów wiele zapłaci za tę kreaturę. Serio? A ile? Tak do tego podchodzisz? Ja wiem, czym jestem. I wiem, czym nie jest Groot. Jestem Groot. Ja głosuję na Groota. Myślę, że Lady Hellbender sporo nam da. A ja nie głosuję na... O jest, trzeba będzie teraz wybrać. Głosuję na wrednego zwierzaka. Po dwa głosy. Peter? No nie, to Groot czy Rocket? A widzę, że nie ma tutaj tego czasu, nie leci. Kogo sprzedajemy? A ta lama? Ale lama nie jest bestią, Liliana. Nie, no Groot wygląda bardziej na bestię niż Rocket. Rocket to, wiecie, on się przyda, gdzieś się wciśnie, coś tam, nie? Ja bym Groota sprzedała w sumie. Rocket się uwolni.
Groot jest ostatnim z gatunku. Rocket jest jedyny w swoim rodzaju. Właśnie nie wiem. Dobra, ankietka. Jest jeszcze Shaya? Jesteś Shaya, to zrób ankietę, bo nie mam pojęcia. Rocket może bardziej pomóc w ucieczce. Sprzedaj obu. Grudne zrobić coraz najwyżej bajzlu. Dobra, to zróbmy ankietę i wy zagłosujecie, bo ja autentycznie nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Kogo sprzedać? Groot czy Rocket? Także wy głosujecie teraz, bo ja nie mam totalnie pojęcia, kogo sprzedać. Proszę, porówno. No nie, no kogoś trzeba wybrać, nie da się, wiecie. Kogoś musimy wybrać. Lubię ankiety, czy jakbym też grał w tą grę. No tak, no na tym to polega, nie? Żeby też czatki brały udział w jakichś takich rzeczach. Dalej, teraz na Rocketa, ludzie. No, wygrywa Groot. Jeszcze zostało z jakieś 15 sekund. Także widać, kto lurkuje, a kto jest aktywny. Czyli to ta wtyczka SE działałaby? Ale to była wtyczka pod tego. Pod Life is Strange, wiesz? O, wygrał Groot. Dobra, no to sprzedajemy Groota. Groot jest bardziej potworzasty. W bardziej tradycyjnym rozumieniu. Groot, stary, po pierwsze, dziękuję. No a po drugie, po transakcji wyciągniemy cię stamtąd, okej? Okay? Jestem Groot. Zresztą on zaproponował, to niech ma. Dobra, to do dzieła. Sprzedajemy potwora. No, tylko za ile? Myślcie, tak z 10 koła najlepiej, żebyście mieli jeszcze na paciki. Tak naprawdę tam nie wlecimy. Podobno pogoda na Seknarfie 9 zależy od nastroju jego władczyni. Kobiety tak nie działają. Ani pogoda. Chyba nie jest tak źle, jak wygląda. No nie, dla mnie to wygląda jak burza, no. Znaczy za tą akcję, że nie dostaniemy się kolejna kara, no wiesz. Czy wiesz, no sprzedadzą Groota, oddadzą hajsy, nie? No i wrócą po Groota, nie? Widzę twierdzę Lady Hellbender! Ląduj blisko, Quill! Nie chcę przez to iść! Wow! No właśnie. I po strachu! Lecisz w złym kierunku. On wcale nie leci. Luźne jajka! Jedna... mała... poprawka! Dokładnie, plan idealny. Co może pójść nie tak? Bułka z masłem! No takie w stylu właśnie tych strażników. Możemy tak wszystko obadać jeszcze przed transakcją. Stąd jest 100 klików do jej bazy. Wiecie, jak kocham obadywać. O jest, nie mogłeś wylądować pod tym, tylko musimy iść z buta. Szkoda, że nie jest to taki wstęp, po którym mamy otwartą grę i możemy sobie latać po kosmosie. Harashiken! To nie jest ten typ gry, to jest zwykły RPG jednoliniowy, tu jest tylko, który bazuje na historii. Tak na dobrą sprawę ja bym mogła nawet tutaj stąd zniknąć. To jest film interaktywny, to nie jest gra, o której ty myślisz, Harashiken. To nie jest ten typ gry. Ale może już tak nie smutaj. A jak chcesz sobie mieć otwartą historię, to sobie pograj w No Man's Sky, a to będziesz sobie latał i obadywał rzeczy. Na to, że to mały narzeka. Wszyscy narzekamy. O, lama. Może być? No przerwamy pyta teraz, no. A gdyby zahaczyć jeszcze o nowe, zarąbista. To pewno byśmy dorobili. Czy możecie skończyć? Aż nie wierzę, że to powiem, ale może tak dla odmiany trochę pozytywniej? Pozytywniej? Jak? Jesteśmy na jak... Nie, lepiej nie iść. Ale trzeba. Odróżniaj. Że co, maskę, to nie jest ten typ gry. Ale sobie możesz latać, możesz sobie odkrywać te nowe światy i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, jak podołasz Peterze Quillu. Jeszcze bym zapomniał. Dobra, ale co mam zrobić? Trzeba przytulić? Być Mila, no. To. Myślałam, że dotarcie na Seknar w innych okolicznościach miałby plany, ale my idziemy upokorzyć się przed Lady Hellbender jako handlarze myślącym drewnem. Zamek Hellbender nie jest handlarze myślącym drewnem. To nie jest zamek, tylko nie stąd. Ona posiada nie jeden orę, czyli nie wszystkie topory służą do ścinania drzew.
Podejdźmy po prostu tak, bliżej! Wymyślimy coś po drodze! Ja o to zadam. Matko, tu trochę nie ma jest drogi. Rozważać. Skoro dostarczamy bestie, Lady Hellbender bez oporów nas powita! Dobra! Czyli bestie już mamy! To teraz zostało jej dostarczenie! Dobrze, że mam na sobie mój oficjalny kostium dostawcy bestii! Nie ma czegoś takiego! Prawda? Samo to, że pytasz, nie wróży za to! Auć! Au! Ale kurtkę mam całą! Fajnie, że w ogóle masz! Niektórzy tu rozmakają! Nie kłapanie, a tu panie! Ej, Gromlordzie! Ale ty nie chcesz serio w to błazić? Zejdą nam w tej burzy wieki! Dość narzekania! Znój zahartuje waszego ducha! Słabi chodzą, my kroczmy! Będzie fajnie! Juhu! Kroczmy ku sławie! Daj do zagaboru. Ale to jest nadal chodzenie! Bo to łamy! Byle nie spaść, a będzie dobrze! Tak jest! Nie uchylimy się przed mówią Lady Hellbender! Prawie tak, jakbyś się prosił o strzał piorunem! Ktoś, kto uczył się podstępować z Dauri, raczej nie pojmie sobie. Ale sensu czego? Ale nie, nie interesuje mnie odkrywanie świata, tylko RPG z otwartym światem, ale dobrze, już się zamknę. Tak, Hareshiken, bo ta gra trwa od 15 do 20 godzin. Drax! Na razie Gamora jest z nami! Pogódź się z tym! Co ma znaczyć na razie? Po prostu różnie z tobą bywało. No i ten, Draxowi wyraźnie coś odbija, więc... Clark! Było dużo za blisko! Dobry ruch, Lady Hellbender! Czyli nie odpuszczamy? Nie! Ludzkie z chińskiej zupki? Na szczęście, że nie jem chińskich zupek. Bo mi to teraz by mi to odbrzydło. Dajcie się przesycać tym wiatro! Są niczym zacne wichry kata! Skoro tak bywa na kata, to nie będę bywał na kata! No, myślę właśnie tam na górę. To jest. Dzięki. Skupmy się trochę! Wypatrujmy tych dużych niebieskich i kryjmy się przy ich atakach, inaczej nas smukną! Dobra rada! Lark! Okej, może być groźniej niż mi się zdawało! Myślałam, że żyjesz, stary tyka! Tak, na to się żyjesz! Nie, zbudnęło mnie. Ja wracam na pokład! Która burza jeszcze ta burza jest? No chyba. Zdaje mi się, czy ta burza się wręcz rozkręca! To dzięki niemu Lady Hellbender! Ona wcale nie kontroluje pogody! No! Kurde. No nie, tylko nie na dół. My moglibyśmy dołem iść. Wszyscy cali? Przynajmniej nie będzie nam padało. Trzeba było lecieć na Makru 4. Ej! To stary okręt ruchu oporu. Ostrzelany aż miło. Pewnie przez te tu i czytał jej kamrat. Nie byliśmy kamratami. Co to jest? Jestem Groot. No kurde. Jakaś galareta. Potwór galareta. Ale już się nie rusza. Mhm. Uważaj, gryzoniu. Wierzę, że przetrwałem był świat. Mam się bać, małego. Kurde. Jest ich więcej. Uwaga! No, to bitka. Trzymaj gród!
śmierci, Gamoro! Nie spodziewa się! Nie wnoście do swoich oczenia! Zostawcie galaretę! Trzeba rozwalić ostrę! Poświeć tam, Rocket! Może te nasłała Lady Hellbender? Moim zdaniem macie każdy zajęcie! To mój koniec! Jestem tu! Serio? Serio? Mamy nową porcję ściekłych stworów! Ciągle się ruszają! Nie ruszają, jeszcze są martwe! Czadu, Rocket! Zaatakuj tym olbrzymie! Krajam kawałek, a on odrasta! Trzeba kisiel na nóż! Dala od tych krawędzi! Uwaga! Kurde! Rozwalaj! Będzie pięknie! No dalej! Dajcie galaretkę! Zewnętrzne galareta atakuje! Nie masz psa! Tak zaczynałam się nudzić! Czy spadanie błyskawicą to dla ciebie za mało? Pokaż co potrafi! Ała! Uwaga na kolczaste części! Nie musisz mi tego powtarzać! To ma być! Da się w ogóle grać? Trzeba walić w bebechy! To taka ogólna rada życiowa! Ludzie w górę! Na śmierć, Drak! Rób swoje garstwo do zaskory! Wiem, co je za chwilę czeka! Go! Lada, na, prawie! Rób do akcji! Odróbka z grawaniem udana! To galaretowate mu odrasta! Zewnętrzne paskudztwo tylko odwraca uwagę od rdzenia! Aż tak! Czyli tak się prezentują tutejsze potwory? Ba, wyszło. Nie weszliśmy do sanktuarium Lady. Owe stworzenia to nie jej pupile, a żywność. Nawet wyglądają jadalnie. Przez nie, nie mam pod S zdolności. Zobaczcie, że się zacięło. To tam E się tak świeci, to nie, że mam zdolność, po prostu mi się teraz to E tam ścięło. Skorupka brzmi uroczo, ale ja zdolność mam pod shiftem. Niechowa mądrość. Fajna zabawa? To by pomyślał, że będę naparzał do statku rebelii. Drax, dasz radę delikatnie go wyciągnąć, co? Gdyby to było łatwopalne, gryzon już by to strzelił. Trudno z tym dyskutować. Czy mam ciągnąć dzieło zniszczenia? Nie, nie, nie. Chyba jest dobrze. No nie wiem, mógłby w sumie. Tak będzie. Ja nie lubię Star-Lorda. Pół drogi za nami. No super. Co teraz? Ja to mówię wszystkich. Może gdyby tak obniżyć tamto skrzydło. Które? Jakie tamto skrzydło? To? Daj mi moment. A, tu mogę strzelnąć. Zapatrzcie nam teren! A wy nie zabijcie się przy wspinaczce! No i je ma! Systemy skrzydeł! O, tu. Dobra, Rocket, bierz się za ten panel od skrzydła. Oby dawaj, Rocket. Działał. Super! To teraz wypatrujmy czerwonych alarmów. Co? Czemu? Bo to sprzęt ruchu oporu, a oni się nie krępowali z minowaniem statku. Coś jest. No to już nie brzmi a nie, jak galaretka. To jest Gamora. Dobra, nieważne. Powiadają, że ścięło mi się i teraz mi pokazuje E na ekranie. Jak żadna... Tak, wyjdę. Lady też nie. Uwaga, chyba przechodziło no tędy coś większego. Juhu! Jak spotkacie coś o szponach wielkości Draxa... Prze odgłosy. Ale myślałem, że znaleźliśmy potwora. Po co ona śledzi tam potwora? Chęci. A co poradzić, gdy nachodzi chęć? Lepsze to niż nuda. No właśnie, może tu znajdziemy jakiegoś potwora i potem nie będzie trzeba sprzedawać Groota. Na pewno byłoby spoko. Spokojnie, tylko się rozglądam. No zbieram części. Będą mi potrzebne.
mi rąbo. I tak ponownie widzimy, że nas tutaj nie chcą. To strzelasz, Peterze Quillu. Zobaczyłeś potwora? Nie, chcę być w gotowości. Jak nie dobrze, że mamy rośliny na takie roślinne problemy. Jestem. On nie widzi problemów roślin. Zalecenie przycinanie w celu zapewnienia dostępu do zapylaczy. Śpieszno mi do poobcowania z legendarną menażerią władczyni. Może ta. Przedostaniesz nas może, Gamoro? Wszystko, byle odszukać ten właśnie. Dobra. Gamora, to ja garnię wszystko. Cześć, Venti. Siemaneczko. To, Gamora, te ślady. Ty sobie tylko tak kpisz, prawda? Nie. Czy gryzonia z nią traf? Trzeba się będzie wydostać z tej dżungli. Bo na dole jest sucho. Nie lepiej zmoknąć niż ty zgubić? Nie szczególnie. No w sumie ja wolę iść tędy niż latać tam górą. Więcej niż my wszyscy razem wzięci. Skrótem licząc? No dobrze, może bez niej. Dobra. O, to widziałam na trailerach. Tutaj możemy roketem rzucić. Pytaj Chitauri. Nie, naprawdę. To wysuwany most. Mieli je w więzieniu, gdzie siedziałem. Wielka szkoda, że kieruje się nimi z drugiego krańca otchłani. Ale co nie stać nas na dłuższe obiektwo w dżungli i cisnę tym zwierzę nad przepaścią, by mógł nam uruchomić most. Może ci uruchomię tunel przez twarz! Puść już mnie! Dasz radę, tylko zwiń się w kulkę! Co? Drax, rzuć nim! Nie! Tutaj! Peter! Spadnie na cztery łapy! Czyli to chyba tylko koty. Wy matko syry! Wy ściomy ciumate! Cóż to są za nieznane słowa? Skisły krocą! Małe chyba wymyśla! Się wpienił? Obyście zginili, wy morozwise z flurbaki! Najmniej do nas nie, nie były cztery łapy. Było celowo, prawda? Niech ta bestia robi co trzeba. Rocket, no nie odpalaj! Ciumaj, flardzielu! Ciumaj, flardzielu! O Boże! Jak chcecie się nauczyć przeklinać, to to jest dobra gra do tego. Czyli przytniemy dole Gruta. On i tak nie rozumie pieniędzy. Jestem Grut? Ale co działało? O, mogę strzelać, to to strzelam, no może dostanę jakiegoś achievementa, bo coś. Peter, dzień nam się kończy. No idę, idę, matko bosko. Na górze! Oho. Są jak latające co jest? Reszta to na ten korku, Peterze Quillu. Wysoko, Drax! Trzeba spuścić planie, żeby uwać. Dajmy mu popalić! Zabójca, baba Bakci! Uważajcie na konta! Uważam na plurwiaszcze kły! Cień! Drugie! Fajerwerki! Ała! Możemy polecieć na tych kwestiach do Lady Hellbender! Drax! Nie twierdzę, że masz nadwagę, ale... Zauważyliście, że to miejsce przypomina? Tak? Skupiam się na tym, by tu nie spoczą! Ha! Jestem z ciebie dumny! Jak dobrze, że zaparkowałeś tak daleko! W moim gronie brak ścieżki! I platynę chcę zrobić, żeby strzelał. Teraz moja kolej! Na plasterki! Na równe kostek! Ała, mnie przywalił. Zaczynam tęsknić za kaloretami! Ja wolę nowe! Dobry czas na atak! Zasłużyłem dziś na swój przydomek! Bój! Są jak latające klesze! Próbuj być na mojej wielkości! Dość już tych pośrednich stworów! Monstrum mi trzeba!
A wiesz co, nie wiem, czy był tam jakiś tunel ogólnie, ale... A, też już jestem całkiem zakręcony. Gdzie nas wyprowadzi? Ale można było rzucić roketem. Dobra, czekajcie, bo mam dwa punkty umiejętności, więc teraz mogę odpalić sobie umiejętność. No, i teraz nasza kompania ma lepsze skille. A, ona nie ma jeszcze w ogóle. Tylko na jakiej zasadzie to... Ale nie, wszyscy mają tak samo, tak jakby. Okej, okay, czyli tylko ja mogłam sobie ulepszyć. No, znajdzie się jakaś trasa. Dobra. Chyba, że to jest... A, dobra, ja wiem, jak to działa. Możliwe, że to są punkty zdolności, ale to mogę tylko wydać tak jakby jednej osobie. Bo te posągi nie przyszły tu same. Przyniesiono je. Któż je przyniósł? I w jakim celu? Tak, zużyłam swoją postać, dokładnie. A to nie ty jesteś naszym specem od Lady Hellbender? No, spokojnie, mam problemu. Broszura nie wspominała o żadnych posągach. Dawaj, myślę, że to musisz pociąć. Dobra, Gamoro, prawie na pewno tędy. Stawiam pięć dych, że nie. Jestem. A jeszcze ta peleryna jej się nie ten... Przed nami jeszcze z pół świata spacer. Nie zawierzyła gdzieś między nogami czy coś. Lady przeszłaby ten gąszcz siedmioma kroki. Jakże inaczej. Albo i przeleciałaby nad tymi górami. O, czyli już lata. Posiada też stwory skrzydlate. Ale skąd ty to wszystko bierzesz? Gamoro, wystrzyżesz nam drogę? Ponoć Lady Hellbender czuje, kiedy tylko ktoś zrani skrawek jej dziurki. Wow. Stary bombowiec Nova. Ostatnio to widziałem takie na wojnie. Pamiętam, że żeby taki zdjąć, trzeba było z tuzina wroga, albo też ich jeden szpieg.